W ostatnim filmie pokazałem Wam narzędzie GenSwap, dzięki któremu zamieniłem to zdjęcie w to. A dziś pokażę Wam proces, dzięki któremu zamieniłem to zdjęcie w to. Przedstawię Wam więc jedną z dróg obróbki zdjęć krajobrazowych, dzięki której można przekształcić zdjęcie przeciętne, zwyczajne, w pełne charakteru i może nawet nieco baśniowe. Zanim to jednak zrobię, wspomnę szybciutko, że chociaż promocja Black Friday się zakończyła, to rozpoczęła się promocja Cyber Monday. Wciąż można uzyskać zniżkę do 83% na zakup Luminar Neo, jeśli tylko kliknie się w link, który znajdziecie w opisie filmu. Ale na tym nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ dodatkowo, używając kodu rabatowego, który również znajdziecie w opisie filmu, możecie jeszcze zyskać 10 euro. Ten kod został przygotowany. Przygotowany specjalnie dla widzów mojego kanału. Teraz zapraszam już do programu. No więc jesteśmy już w naszym programie i możemy rozpocząć obróbkę. Na samym początku warto zaznaczyć, że szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z plikiem RAF, to powinniśmy zacząć od narzędzia opracowanie i znajdziemy je tutaj. Zawiera ono wszystkie najbardziej niezbędne i takie podstawowe regulacje, wszystkie najbardziej podstawowe narzędzia, których możemy potrzebować przy takim podstawowym wywołaniu pliku RAW. I to narzędzie jest szczególnie użyteczne wtedy, kiedy potrzebujemy mocno działać w obszarze cieni albo mocno działać w obszarze świateł. Na przykład wtedy, kiedy chcemy sporo odzyskać ze świateł. Tutaj nie ma takiej potrzeby. To zdjęcie jest dosyć zrównoważone. Nie ma tutaj żadnych obszarów, które wymagałyby. By wyciągania z cieni nie ma żadnych obszarów, które wymagałyby odzyskiwania świateł. W przypadku tego zdjęcia, ze względu na to, że jest bardzo zrównoważone, możemy pominąć narzędzie opracowanie i od razu przejść do kolejnych narzędzi. Pierwsza rzecz, która najbardziej rzuca się w oczy, to jest ten ciemny element w rogu, w, górnym, w prawym górnym rogu tego zdjęcia. Nie mam pojęcia co to było, coś musiało wejść w kadr, nie można tego tak zostawić. Ten element trzeba usunąć. Najłatwiej będzie to zrobić przy użyciu narzędzia klonowanie. Idziemy wręcz na sam dół. Mamy tutaj w dziale profesjonalnym narzędzie: klonuj, włączamy. Ustawiamy sobie jakiś pożądany, najbardziej optymalny rozmiar pędzla. Zaznaczamy obszar, który chcemy klonować kliknięciem lewego przycisku myszy. I następnie, przesuwając mysz, ustawiamy sobie nasz pędzel w ten obszar, który chcemy właśnie zmienić. I kilkoma ruchami dokonujemy tego, o co nam chodzi. Jest to w miarę, naturalnie jest, można jeszcze troszeczkę poprawić. Żeby zmienić zaznaczenie obszaru, który chcemy klonować, przyciskamy przycisk alt na klawiaturze i w tym momencie możemy sobie go ustawić przy pomocy myszy w dowolnym miejscu. Powiedzmy, niech będzie to tutaj, i następnie puszczając przycisk alt ustawiamy nasz pędzel tam, gdzie chcemy. Przyciskamy, sklonowało się. Jest ok, jeszcze drobna poprawka. Możemy uznać, że sprawa została załatwiona. Zamykamy narzędzie. Kolejną rzeczą, którą chciałbym zmienić, to kolor i nasycenie tej roślinności bagiennej. Zwróćcie uwagę, że odcień i w ogóle charakter tej zieleni jest zupełnie różny od zieleni drzew. Ta zieleń jest bardzo ciemna, mało nasycona i spróbujemy uzyskać trochę podobny efekt na tym obszarze. W tym celu użyjemy narzędzia kolor. Tutaj się znajduje, ja mam je akurat w ulubionych. Ale ponieważ chcemy działać tylko na ten obszar, użyjemy maski. Tu dodam, że w każdym narzędziu możemy w sposób dowolny używać masek. Najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku będzie gradient liniowy. Ustawiamy sobie o w ten sposób. Dostosowujemy troszeczkę. Wyrównamy. Troszkę zmniejszymy ten zakres przejścia. Jeszcze troszkę dostosujemy, wyrównamy. I OK. Przechodzimy do panelu dostosowania. I pójdziemy sobie od razu do HSL. Najpierw otwiera nam się barwa. Do wyboru mam jeszcze nasycenie i luminancję, czyli jasność danego koloru. Zostaniemy przy barwie i spróbujemy zobaczyć, co się zmieni, czy w ogóle w dobrym kierunku będzie się zmieniało, jeżeli będziemy ruszać tym właśnie suwaczkiem. Sądzę, że ustawiając to gdzieś na minus 13... Zrobimy krok w dobrym kierunku. Na razie różnica jest bardzo niewielka, ale to jest absolutnie nie koniec. Tak naprawdę chcemy uzyskać coś zupełnie innego. W tym celu musimy iść do nasycenia, czyli saturacji. I tutaj będziemy potrzebowali cof cofnąć dość mocno. Gdzieś taki poziom powinien być w porządku. Niech to będzie minus 53. I zobaczymy, czy cofnięcie żółtego również nam tutaj pomoże. Pomoże zdecydowanie. Niech to będzie również ten sam poziom. Widzimy, że już w tej chwili różnica, różnica jest znaczna. Zawsze sobie możemy porównać przed i po używając ikonki oczka w każdym narzędziu. Zobaczymy jeszcze, co się, co się wydarzy, jeżeli ruszymy yy, suwaczkiem niebieskości. Różnica jest bardzo subtelna, ale gdzieś w okolicach plus 16, wydaje mi się, będzie to działało na plus. Kolejnym krokiem będzie przejście do luminancji, czyli jasności tego koloru, i na kolorze zielonym cofniemy mocno. Zobaczymy, jak mocno trzeba cofnąć, żeby miało to sens. Niech to będzie gdzieś tyle. Oczywiście możemy spróbować podziałać jeszcze na wszystkich kolorach. Możemy cofnąć troszkę intensywność. Co to się dzieje wtedy? Takie rzeczy się dzieją, ok? Delikatnie, delikatnie cofnięta intensywność, myślę, że będzie czymś pozytywnym. Niech to będzie minus 3. Zobaczymy jeszcze, czy cokolwiek sensownego możemy zdziałać przy pomocy suwaka zmiana barwy. Może gdzieś tyle na minus 4. Powiedzmy, że będzie ok. Widzimy jednak, że troszkę musimy poprawić maskę, ponieważ tak naprawdę działanie naszych ustawień zaczyna się dosyć nisko. Tutaj widzimy, że działa to w mniejszym stopniu. Nie o to nam chodzi. Idziemy więc poprawić maskę. Wchodzimy w akcję maski. OK. Czyścimy. I robimy gradient liniowy jeszcze raz. I, w tym, i tym razem. Ustawimy go troszkę wyżej. Niech, niech będzie tutaj. I jeżeli sobie porównamy w tej chwili charakter tych zieleni, no to już dużo bardziej do siebie pasują niż wcześniej. Przypominam, tak było przed zmianami, a tak jest po. Przechodzimy więc do kolejnego narzędzia. To zamykamy, a kolejnym narzędziem będzie atmosfera AI. Znajduje się w sekcji kreatywnej. Klikamy i jak widzimy, mamy tutaj do wyboru kilka różnych możliwości. Pierwsza wyświetla się po prostu mgła, jest też mgła warstwowa, mgiełka i opary. Dzisiaj nie będziemy szczegółowo omawiać wszystkich tych narzędzi. Pokażę Wam jedynie, w jaki sposób przy ich użyciu osiągnąłem wspomniany wcześniej docelowy efekt. Tutaj użyjemy mgiełki. A co chciałbym dzięki temu narzędziu osiągnąć? Chciałbym po prostu więcej mgły w tym obszarze i tutaj z przodu. W tym celu znowu musimy pójść w maski. Tym razem wybierzemy pędzel, będziemy sobie malować. Pędzel może być duży, dlatego że będziemy działać na dość sporym obszarze i chcemy mieć te mgły wszędzie tu i powiedzmy, że wszędzie tu i porządnie sobie pomalujemy. Myślę, że będzie OK. Możemy przejść do dostosowań. No i sprawdźmy, jaki będzie efekt, gdy ruszymy sobie naszymi suwaczkami. OK. A suwakiem głębia regulujemy sobie poziom obecności efektu na pierwszym i na dalszym planie zdjęcia. Widzicie? Im większą, im największą wartość ustawiam suwak głęb głębia, tym bliżej pokazuje nam się mgiełka. W tym wypadku myślę, że nawet ustawienie na maksimum. Będzie generalnie tym, czego szukam. Zrobiło się trochę jaśniej, tak to prawda, ale to nie szkodzi. Kolejnym narzędziem, którego użyjemy, będzie niebo AI. Dzięki temu narzędziu możemy po prostu zmienić niebo. To nie zawsze ma sens i nie zawsze jest pożądane, ale w tej chwili, dla celów demonstracyjnych i dla pokazania Wam, jak potężne jest to narzędzie, zmienimy sobie niebo. A więc wchodzimy sobie w wybór nieba. I takim, które będzie bardziej pasowało, będzie to, to jest Dramatic Sky 3. I już widzimy, jak dużo zmienia wybór nieba, jeżeli chodzi o specyfikę oświetlenia całego zdjęcia. Zobaczcie, w tej chwili tylko włączyliśmy to niebo, mamy jeszcze bardzo wiele możliwości dostosowań, a sprawdzając przed i po, widzimy bardzo dużą różnicę w ogólnym charakterze zdjęcia. I co istotne, używając tych suwaków, możemy zmieniać pozycję tego nieba, widzicie, w bardzo istotnym stopniu. To może dawać zupełnie różny efekt w zależności od tego, jak to niebo ustawimy. O, to może troszkę, gdy cofnę te wartości, będzie lepiej widać, jak działa suwak położenie poziome. No właśnie. Tak więc możliwości, które daje to narzędzie, są naprawdę bardzo duże. W przypadku tego zdjęcia, pozycję poziomą ustawimy na wartość minus 11, pozycję pionową na wartość minus 5, a położenie poziome na wartość minus 30. O, właśnie. I w ten sposób uzyskaliśmy takie, a nie inne ułożenie tego nieba, gdzie z lewej strony mamy więcej prześwitów i więcej światła, a z prawej. Mamy niebo bardziej zachmurzone, i zwróćcie uwagę, jak wpływa to na rozkład y, świateł na głównym obiekcie, czyli na kaplicy templariuszy w chwarszczanach. Ten obiekt jest obiektem prawdziwym. Przed, zobaczmy sobie, i po, i porównajcie światła. Jeszcze raz, przed i po. Możemy pójść jeszcze y, w sekcję Ponowne oświetlenie sceny. I sprawdzić, co się stanie, gdy ruszymy suwakiem siła światła. Widzicie, w zależności od tego, na jaką wartość ustawimy, to cała scena nabiera takiego większego charakteru, związanego ze specyfiką nieba, które wybraliśmy. Zobaczymy, co będzie, gdy pójdziemy maksymalnie w prawo. Robi się troszeczkę bardziej niesamowicie, również ciemniej, ale ok. W tym kierunku obróbki, który wybrałem, to właśnie o to chodzi. Czy nasycenie światła nam cokolwiek zmieni? Nie za dużo, ale możemy zostawić gdzieś w połowie drogi. Warto jeszcze pójść do sekcji dostosowanie nieba, ponieważ, jeżeli się przyjrzymy zdjęciu, to te drzewa tutaj są troszeczkę rozmyte względem głównego planu. W związku z tym, niebo też lepiej, żeby było troszeczkę bardziej rozmyte. Będzie to, będzie to wyglądało zdecydowanie bardziej naturalnie. Nie musimy go rozmywać za bardzo. Taki poziom Plus 6 powinien w zupełności wystarczyć. Czy suwak zamglenie atmosferyczne cokolwiek nam poprawi? Być może tak, spowoduje, że cała scena będzie jeszcze troszkę bardziej tajemnicza. Taki poziom, wydaje mi się, będzie odpowiedni. Sprawdźmy jeszcze raz, jak było przed zmianą nieba i jak jest po. Ok, idziemy dalej. Kolejnym narzędziem, którego użyjemy, będzie promienie słoneczne. I to jest narzędzie, które tak naprawdę służy do tego, żeby gdzieś w kadrze umieścić po prostu słońce. Tylko, że niekoniecznie do tego będziemy chcieli użyć, niekoniecznie w tym celu będziemy chcieli dzisiaj użyć tego narzędzia. Dzięki niemu można też wpływać po prostu na sposób oświetlenia całej sceny. W tym celu przeniesiemy sobie tutaj w ogóle poza kadr. Nasze teoretyczne słońce, i postaramy się je tak dostosować, żeby pozytywnie wpłynęło na światło, a nie przeszkadzało, nie wyglądało nienaturalnie. W tej chwili świeci może troszkę za mocno, więc spróbujemy odrobinę cofnąć. I zobaczmy, jak to wygląda przed i po. Spróbujmy jeszcze zmienić. Spróbujmy jeszcze zmienić troszkę pozycję tego słońca. O, może tak by to miało trochę więcej sensu. Trochę bardziej tutaj schowamy jeszcze w lewo. Zobaczmy. No i wydaje mi się, że w tej chwili można by tak zostawić. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Troszkę bardziej rozjaśniła nam się ta część kadru, czyli lewy górny rok. róg, właściwie lewa górna ćwiartka. Natomiast dół troszeczkę ściemniał. Zobaczcie, widać to wyraźnie, gdy porównamy przed i po. I właśnie... Dlatego mówię, że używając tego narzędzia można w pewien subtelny sposób wpływać na charakter oświetlenia zdjęcia. Ok, wystarczy. Zamykamy narzędzie, a kolejnym narzędziem, które użyjemy, będzie wyrazisty. Jak to działa? Popatrzcie. Wpływa wyraźnie na kontrast, wpływa na nasycenie, powoduje też pewną desaturację kolorów. Taki poziom to będzie troszkę za wysoki, ale jeżeli zostawimy gdzieś w okolicach 43, to powinno być to, o co chodzi. Zwróćcie uwagę, że cała scena zrobiła się bardziej czytelna, bardziej kontrastowa, trochę bardziej dramatyczna. Przed i po. Żeby spotęgować ten efekt, zwiększymy też strukturę, czy też wpłyniemy na strukturę. Użyjemy do tego właśnie narzędzia stru struktury AI i zwiększając troszeczkę wartość, patrzmy, co się dzieje. Też nie chcemy przesadzić, niech to będzie w okolicach 35. Przed i po. Czy nasze zdjęcie stało się troszkę bardziej dramatyczne? Zdecydowanie tak. Kolejnym bardzo ciekawym narzędziem, które warto wypróbować, jest mistyczne. Zobaczcie. Co ono powoduje? W pewnym sensie efekt odwrotny względem tego, który uzyskiwaliśmy przed chwilą przy użyciu dwóch poprzednich narzędzi. Troszkę rozmywa, troszkę łagodzi, ale, ale dodaje też takiej pewnej gładkości, która jednak nie likwiduje w sposób całkowity efektu, nad którym pracowaliśmy przed chwilą. Jaka wartość będzie optymalna? Poszukajmy. Tak, to już będzie chyba troszkę za dużo. Coś w okolicach 70 powinno być OK. Zobaczcie przed. I po. I zwróćcie uwagę, co tu się dzieje z układem świateł, prawda? Ten efekt, który zapoczątkowaliśmy, gdy użyliśmy narzędzia zamiany nieba, czyli y, takie cieniowanie tutaj, inny rozkład świateł na głównym obiekcie, tutaj jest spotęgowany. Widzicie? W bardzo ciekawy sposób to narzędzie mistyczne wpływa na układ świateł na naszym zdjęciu. Warto to brać pod uwagę. Co jeszcze można zrobić przy pomocy tego narzędzia, a popatrzmy i rozszerzmy ją, rozwińmy o tą sekcję koloruj. Tutaj użyjemy sobie tego suwaczka, ponieważ schłodzenie tej całej sceny w mojej opinii pozytywnie wpłynie na taki ostateczny odbiór. Ile chcemy schłodzić? Może nawet też tyle. Może nawet tak. Niech będzie nie tylko dramatycznie, ale trochę bajkowo. Zwróćcie uwagę, jak dużą różnicę robi to narzędzie, to jest sprzed jego użycia, a to po. I zwróćcie też uwagę, że wpływa ono znowu na kontrast. Wcześniej nasze zdjęcie było dość mało kontrastowe. W pewnym momencie mogło się wydawać, że było wręcz takie wyblakłe. Zmieniło się to jednak dramatycznie po użyciu narzędzia mistyczne. Zamykamy narzędzie i możemy sobie porównać, jak, jak się ma to, co zrobiliśmy do tej pory, do punktu wyjściowego. Od tego zaczynaliśmy, a jesteśmy obecnie tu. Jeszcze raz, przed i po. Ale to nie koniec. Idziemy dalej. Co jeszcze można zrobić z ogólnym charakterem tego zdjęcia? Można by jeszcze je spróbować troszkę bardziej dobarwić, tak dosmaczyć. W tym celu użyjemy narzędzia Nastrój. Nastrój to jest nic innego jak możliwość wybrania jakiegoś luta. Jest ich dość sporo. W tym wypadku wejdziemy sobie w tonowanie kinowe i wybierzemy motyw Anaheim. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Jeżeli sobie cofniemy, to widzimy, że jest więcej zielonego, więcej kontrastu. Ogólnie scena robi się troszkę bardziej dramatyczna. Ale troszkę cofnę, uważam, że tak jak jest, to działa to troszkę za mocno. Gdybyśmy chcieli bardzo w prawo, na 100%, to widzimy, jaki to jest kierunek kolorystyczny. Nam chodzi o to, żeby tylko troszkę dosmaczyć. O, ok, na poziomie 25. Powinno być dobrze. Tak? Mi się podoba bardziej. Zostawiamy. Narzędzie. Zamykamy. I popatrzmy jeszcze takim ogólnym, troszkę krytycznym okiem, co by tu ewentualnie można zmienić. Można by troszeczkę ściemnić te mocno prześwitujące, jasne obszary z lewej strony, z lewej ćwiartki całego kadru. W tym celu użyjemy narzędzia Opracowanie i troszeczkę cofniemy, troszeczkę pobawimy się tym suwakiem światłość. Zwróćcie uwagę, jak to działa. Tak jest, cofniemy sobie zupełnie w lewo, ale to nie o to chodzi. Cofnijmy tylko troszeczkę, tylko subtelnie. Gdzieś w okolicach 30 moim zdaniem powinno być w porządku. O, widzicie, ten efekt takiego bardzo mocnego bicia po oczach został złagodzony. Moim zdaniem jest na plus. Widzę jednak, to narzędzie możemy zamknąć, że troszeczkę mogli, moglibyśmy jednak uwydatnić to, co się dzieje, jeżeli chodzi o układ świateł tutaj na głównym obiekcie. W tym celu możemy użyć narzędzia harmonia kolorów, a w nim użyjemy sekcji kontrast koloru. I tutaj, żeby w ogóle zobaczyć jakąkolwiek zmianę, trzeba ruszyć suwakiem wartość. widzimy, co się dzieje. Na dole mamy suwak barwa. W zależności od tego, jaką wartość ustawimy i w jakim obszarze kolorystycznym to narzędzie ma działać, efekt będzie zupełnie inny. Widzicie, przesuwając wpływamy na zupełnie inne zakresy kolorów. To, co ja chcę zrobić, to chcę podziałać w obszarze czerwieni, ale nie tak mocno. Użyjemy tego efektu bardzo subtelnie, gdzieś nawet na poziomie powiedzmy sobie 6. Zwróćmy uwagę, przed i po. Minimalnie mamy wrażenie, że ten obszar troszkę zyskał na życiu. Jest troszkę jaśniejszy, tak naprawdę jest troszkę bardziej kontrastowy, po prostu, ale w mojej opinii wpływa to na plus. Bardziej widać po prostu różnica pomiędzy takim wpadającym w niebieski, w granat niebem, no i właśnie tym czerwonym ceglanym budynkiem. W jaki sposób jeszcze pozytywnie można by wpłynąć na nasze zdjęcie, na wrażenie, które robi? Sądzę, że troszeczkę moglibyśmy zwiększyć dramatyzm, rozświetlając tutaj te okna, przez które przechodzi trochę światła, ale gdyby przechodziło troszkę więcej, gdybyśmy mieli takie wrażenie, że przechodzi troszkę więcej, to myślę, że byłoby lepiej. W tym celu użyjemy narzędzia rozjaśnić i, przyje i przyciemnić, czyli nic innego jak Dodge and Burn, znane z bardzo wielu innych programów do obróbki zdjęć. Powiększymy sobie nasze, nasz obszar, nad którym chcemy pracować. Przypominam, że żeby ruszyć nasze zdjęcie, wystarczy przycisnąć przycisk spacji i wtedy pędzel bądź kursor zamieni nam się w łapkę i używając myszy możemy sobie przesuwać dowolnie zdjęcie, tak żeby nam było wygodnie. Co chcemy zrobić? Chcemy rozjaśnić te obszary. Dostosujemy sobie rozmiar pędzla gdzieś do, myślę, że takiego. Jeszcze troszeczkę zmniejszymy. OK. Jak zrobiłem taką sztukę? Wystarczy, że przycisnę przycisk Shift, kliknę w pierwszy punkt linii, którą chcę narysować, linii prostej, w ostatni punkt i taka linia się rysuje jak wygląda przed i po, skasujemy to i zawęzimy jeszcze, zmniejszymy rozmiar, rozmiar pędzla. Nie chcemy, żeby nam się za bardzo rozświetlało tutaj, tylko we wnętrzu. Możemy sobie jeszcze tylko troszkę powiększyć. O, ok, myślę, że teraz będzie lepiej. A więc jeszcze raz, przyciskamy Shift, naciskamy pierwszy i końcowy punkt, który chcemy rozświetlić. Puszczamy Shift i znowu pierwszy i końcowy punkt, który chcemy rozświetlić. I myślę, że to jest dużo bardziej to, o co chodzi, niż przed chwilą. Zrobimy to samo tutaj, może tylko w tym obszarze, który mocno się tutaj prześwietla. Oj, Ctrl Z. W międzyczasie, jeżeli nie chcemy, żeby nam się połączył kolejny punkt, to musimy po prostu puścić klawisz Shift. A więc dopiero teraz naciskamy po raz kolejny Shift. Tu i przy przyciśniętym klawiszu wybieramy kolejny punkt. Puszczamy klawisz, przyciskamy. I to samo robimy w ostatnim oknie. I zobaczymy, jak to wygląda. Jest nieźle, ale wydaje mi się, że możemy zmniejszyć troszeczkę ten efekt. Gdzieś w okolicach 60 myślę, że powinno być w porządku. Porównajmy przed i po. Tak, i moim zdaniem, tak jest lepiej. I patrząc na nasz cały obraz, możemy jeszcze pomyśleć, czy jest cokolwiek jeszcze, czym możemy poprawić ogólne wrażenie. I sądzę, że taką kropką nad i może być winieta. Wybieramy więc winietę. Ustawimy sobie taką wartość mniej więcej na minus 40. Zobaczymy, co się dzieje. Tak, troszkę ją widać. I możemy też użyć czegoś, co ja osobiście bardzo lubię, a jest nim suwak światło wewnętrzny. Zobaczcie, jak to działa. W zależności od potrzeb, możemy mniej lub bardziej rozświetlić to wnętrze winiety, powiedzmy ten obszar środkowy. To jest oczywiście za dużo. Ja chcę użyć tego efektu tylko w sposób bardzo subtelny. Tu warto jeszcze wiedzieć, że to światło wewnętrzne wpływa też na nasycenie. Tego obszaru, który się rozświetla, więc trzeba tego używać w sposób delikatny, z wyczuciem. Ustawienie gdzieś na 5, wydaje mi się, powinno dać taki dość fajny, wyważony efekt. Tak jest przed, a tak po. Efekt jest subtelny, ale jednak bardziej skupia naszą uwagę na głównym obiekcie zdjęcia. No i właśnie w ten sposób dotarliśmy. Do końca. Możemy sobie jeszcze raz porównać efekt przed i po. No i sami widzicie, że róż, różnica jest ogromna. Charakter tego zdjęcia jest zupełnie inny. Pierwotnie, w pierwotnym wydaniu ono było no, takie bardzo przeciętne i, w mojej opinii, nieatrakcyjne. Takie sobie po prostu zdjęcie. Natomiast po pewnych zabiegach, wrażenie może być zupełnie, zupełnie inne. Jak sami widzieliście, możliwości obróbki zdjęć w programie Luminar Neo są naprawdę bardzo duże, a dzisiaj pokazałem Wam tylko niewielki wycinek z tego, co mamy w tym programie do dyspozycji. Nie pokazałem Wam kilku narzędzi, które zostały stworzone i zaprojektowane specjalnie do obróbki zdjęć krajobrazowych, ale na to przyjdzie czas w kolejnych filmach. Zrobię specjalny odcinek, w którym będę Wam pokazywał narzędzia właśnie te specjalnie zaprojektowane do obróbki krajobrazów. Na koniec przypomnę tylko, że wciąż trwa promocja. Tym razem Cyber Monday. Promocja jest ograniczona czasowo, ale wciąż można uzyskać zniżkę aż do 83%. Wystarczy kliknąć w link w opisie filmu. Dodatkowe 10 euro zniżki możecie zyskać używając kodu rabatowego, który również znajdziecie w opisie filmu. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia w następnych filmach. Napiszcie coś w komentarzach. Cześć!